Hejka! W dzisiejszym odcinku zagrałem na serwerze rapy.pl. A więc co, ja nie będę wtłuzać i zapraszam do oglądania. Na początku zespiłem się na ocenie, a moje itemy to jest kamienny miecz, kamienna siekierka, kill-off, kamienna łopata, kamienna motyka i inne itemy. Poza tym jeszcze miałem marchewkę i ziemniaka, a moja zbrojka wyglądała w taki sposób. Mój dzień wyglądał następująco. Na początku uznałem, że skoro mam wędkę i jestem na oceanie, to uznałem, że połowię kilka ryb, żeby mieć więcej jedzenia, żeby jak wrócę na jakiś ląd, po prostu mieć co jeść. Jak widzicie, robił się poranek, a to był idealny czas na łowienie ryb, a w tym czasie, gdy łowiłem ryby, to możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję na kanale, bo dobijamy do 4000 subskrypcji. Wszystko wam niezmiernie dziękuję, a specjal jest naprawdę gruby. Jak widzicie, udało mi się złowić jedną rybkę i łowiłem jeszcze kilka, tylko niestety ostatnie rybki, niestety, ale no, mi uciekły, więc musiałem nacieszyć się tym, co miałem. Gdy już skończyłem łowić ryby, to uznałem, że wsiądę do łódki i popłynę trochę posprawdzać teren i się rozejrzeć dookoła siebie. Jak widzicie, płynąłem trochę czasu i rozglądałem się, ale żadnej wyspy totalnie nie widziałem. Ciągle było tylko morze, więc uznałem, że tepnę się na spawna i tam sprawdzę, co jest ciekawego u graczy. Więc tepłem się na spawna i chciałem zobaczyć, czy w ogóle tam są jakieś kity darmowe albo coś w tym stylu. No ale tak średnio było i jak się rozejrzałem, to nic ciekawego nie miałem na samym starcie. Jak widzicie, po mojej lewej stronie są skrzyneczki, które naprawdę mnie zaciekawiły, a najbardziej mnie zaciekawiła wodna skrzynka, bo w niej znajdowały się naprawdę kozackie itemy, no ale wiedziałem, że niestety nie mam żadnego klucza, więc nie miałem co zrobić na spawnie, więc zdecydowałem, że w sumie wrócę na jakieś losowe miejsce na serwerze. Gdy się tepnąłem, to się trochę zdenerwowałem, gdy zobaczyłem, że znowu zrespiłem się na oceanie. Chociaż tym razem były tutaj jakieś budowle pojedyncze na morzu, a tam nawet zobaczyłem ląd, więc postanowiłem, że do niego popłynę. Że tam mogą być jacyś gracze, z którymi mogę ubrać jakiś sojusz. Gdy płynąłem na brzeg, nie zauważyłem, że mam w ekwipunku łódkę, która by na pewno mi ułatwiła, więc dlatego macie przyspieszone tempo. Gdy wpisałem ukośnik nagroda, chciałem odebrać nagrodę, ale niestety nie mogłem, bo nie byłem ani na Discordzie, ani na YouTubie, ani na Facebooku połączony z rapy.pl, więc nie mogłem odebrać żadnego prezentu. Gdy płynąłem na wyspę, zobaczyłem jakąś budowlę graczy, więc trochę się przeraziłem, że tam będą gracze, bo jak widzicie, to było państwo, bo nie zostało to zniszczone, dlatego podpłynąłem tam, bo chciałem zobaczyć, czy tam są gracze, dlatego wyciągnąłem siekierkę i po cichu podszedłem. Teren dookoła tej budowli, jak widzicie, był porozwalany i ponastawiony, dlatego można zobaczyć, że państwo nie jest jakieś duże, dlatego nie nastawiałem się zbyt na graczy. Znajdowałem się na państwie, więc nawet drzwi nie mogłem otworzyć, by zobaczyć coś w środku, a na górze pokazał mi się komunikat, że jestem na państwie. Jak widzicie, pode mną była literka A z piasku, gdzie nawet tego nie zauważyłem na początku, więc można uznać, że tam jakiś gracz o nazwie A był w tym miejscu i właśnie dochodzimy do tej właśnie szklanej budowli. Byłem mega ciekawy, co to jest. Zauważyłem, że da się tam wejść przez dwa bloki szklane, które nie były zamurowane. Jak zobaczyłem, jest tam strasznie pusto i nikogo w środku nie było, więc uznałem, że gracze sobie albo poszli, albo nie było ich na tym serwerze. Chciałem zebrać crafting i okazało się, że jednak da się poniszczyć budowlę, ale nie w każdym miejscu, dlatego zebrałem kilka drewna i poszłem sobie dalej. Gdy już trochę dalej poszłem, zauważyłem farmę bambusów, więc uznałem, że mogą być tam gracze, więc wyciągnąłem siekierkę i byłem przygotowany na wszystko. Wiedziałem, że jeżeli są to gracze, to na pewno diamentowi albo na pewno lepsi ode mnie, ale na szczęście nikogo nie było. Gdy próbowałem zebrać do bambusów, okazało się, że to państwo, bo nie da się zniszczyć bambusów, więc byłem przekonany, że muszę stąd wiać. Gdy tak szedłem, zauważyłem jakiś budynek.
Również obok tego budynku znajdowała się skrzynka, którą otworzyłem. Miałem jakiegoś lekkiego laga, ale się otworzyła. Niestety wiadomo, ale w środku nic nie było. Wszystko było dookoła rozwalone, więc uznałem, że tylko ten budynek jest państwem. I się nie myliłem. Był płaski teren, więc na pewno to było państwo. Rozejrzałem się, ale nie było żadnych graczy w pobliżu, dlatego znam, że pójdę dalej. Zauważyłem coś akurat ciekawego. Zauważyłem farmę bambusów, którą tym razem dało się zebrać, więc od razu zacząłem ją zbierać, żeby w ogóle mieć jakiekolwiek surowce i mieć co sprzedać na właśnie serwerze rapy.pl. Jak widzicie, to okazała się trochę większa baza, więc znalazłem o wiele więcej jedzenia i innych tam surowców, dlatego uznałem, że je pozbieram, ale nie chciałem zostawić ich tak bez niczego, bo nie lubię kraść, dlatego uznałem, że w sumie zasadzę tym graczom, którzy to zrobili, z powrotem, żeby po prostu nie było nic złego. Gdy już wszystko popatrzałem i pozbierałem to, co chciałem, no to uznałem, że wyjdę z tej bazy i pójdę przed siebie, znaleźć jakieś inne, kolejne budowle. Gdy tak trochę dłużej poszłem, to zobaczyłem kolejne państwo jakichś graczy. Zobaczyłem tam jakąś budowlę, tym razem z żółtymi szybami i uznałem, że pójdę tam, ale to, co zauważyłem, to było mega dziwne. Jak wiecie, na państwie nie da się niszczyć, a gdy tam weszłem, to oczywiście nie dało się nic zniszczyć, a potem była wielka dziura. Więc gdybym tam wszedł, to bym na pewno utknął. Wiadomo, mógłbym się tepnąć z powrotem po prostu na spawna, ale nie chciałem tego próbować, bo nie wiadomo, co by się stało, dlatego tylko spenetrowałem to, gdzie się dało. Niestety chciałem spróbować zniszczyć, czy można w ogóle tam się wybudować, no ale niestety się nie da, więc nie mogłem zobaczyć, co jest w środku tej kapsuły. Spojrzałem jeszcze, co jest na dole i na dole była gigantyczna przepaść, więc no na pewno coś tam budowali. Ja po prostu wyszłem stamtąd i poszłem sobie dalej. Gdy tak poszłem sobie dalej, zauważyłem szatanistyczny znak. Uznałem, o nie, trzeba go zniszczyć. No to po prostu podszedłem, no i go zniszczyłem. Wiem, że niecałego zniszczyłem go i do końca, ale uznałem, że bez sensu to, bo obok właśnie tego była kolejna budowla, którą chciałem zobaczyć. Oczywiście okazało się, że to jest kolejne państwo, więc nie ma co tam wchodzić, ani nie ma co tam niszczyć, dlatego uznałem, że pójdę po prostu dalej. Robiła się noc, co znaczy właśnie, że przeżyłem dzień pierwszy. Ale byłem przy brzegu oceanu, więc uznałem, że wezmę łódkę i po prostu popłynę gdzie indziej, skoro tu jest na tyle rozwalony teren i nie ma żadnych ludzi. Dlatego uznałem, że popłynę sobie dalej i pozwiedzam trochę tereny i przy okazji posprawdzam sobie na ładny widok zachodzącego słońca w Minecrafcie. Gdy tak płynąłem, zauważyłem państwo na wodzie, które było naprawdę bardzo małe. Było tam mnóstwo skrzynek enchanting i inne rzeczy. Niestety nie mogłem tego zniszczyć ani nic postawić, dlatego od razu sobie stamtąd popłynąłem. Gdy uznałem, że po prostu nic tam nie ma, wsiadłem do łódki i popłynąłem sobie dalej. Dookoła mnie nie było nic, więc uznałem, że będę się tepać do różnych graczy, ale uwierzcie mi, że to był gigantyczny błąd. Gdy żaden gracz nie akceptował moje zaproszenie, uznałem, że po prostu popłynę sobie dalej łódką, bo to nie miało sensu. Płynąłem sobie tak przez jeszcze jakiś czas. No i nagle stała się naprawdę ciekawa rzecz. Tepałem się jeszcze chwilę przez graczy, ale żaden mnie nie przyjmował. Aż do pewnego momentu. Próbowałem tak jeszcze kilka razy. Tepnąłem się do jakiegoś gracza, który mówił, że daje darmowe itemy. Udało się, bo akceptował. Byłem pewny, że nie da darmowych itemów, ale chciałem z nim sojusz. Niestety było ich dwóch i zamknęli mnie w pomieszczeniu. Więc wiedziałem, że już raczej będę martwy. Zaczęli mnie atakować, bić. No i już wiedziałem, że po prostu zginę. I tak się nie myliłem. Umarłem. Straciłem wszystkie moje itemy i zrespiłem się na spawnie. Co to znaczyło? Że nie miałem nic przy sobie. Musiałem zacząć od samego początku.
gdy nie miałem nic przy sobie, no to nie wiedziałem co zrobić. Uznałem, że w sumie może napiszę do kogoś na spawnie, czy ktoś by mi napryw dał. Nikt nie dał, dlatego po prostu kliknąłem guzik i zespiłem się w losowym miejscu. Wiedziałem, że zbieranie itemów nie ma sensu, więc spróbowałem jeszcze raz stepać się do losowych osób. Stepłem się na spawna, żeby popatrzeć sobie rzeczy. Weszłem sobie na skrzynkę i tutaj w ogóle gibałem się. Sprawdziłem na skrzynce, były spokojne. Posprawdzałem co ciekawego może być na spawnie i były tutaj darmowe klucze za jakieś tam też pieniądze, za czas grania też były darmowe itemy, no i za dzienne logowanie się też były darmowe itemy. Niestety nic z tego nie mogłem odebrać, więc po prostu zacząłem grać dalej. Gdy próbowałem dalej tej taktyki tepanie się do graczy, w końcu ktoś przyjął. Więc tak niepewnie trochę czekałem i wiedziałem, że znowu mogę zginąć, ale zaryzykowałem i czekałem. Tepnąłem się do najbliższego gracza. Stałem i byłem w jakiejś bazie. Zobaczyłem jakiegoś gościa w szafie i gościu normalnie wyszedł i zaczął mnie atakować i wepchnął mnie do jakiejś dziury. Nie mogłem nic, nie mogłem niszczyć, nie mogłem nic. Gościu zamknął za mną drzwi i zamknęli mnie w jakiejś klatce. Normalnie to wyglądało jak takie tortury, bym powiedział. Chciałem z nimi sojusz, ale po prostu wiedziałem, że mnie prędzej czy później zabiją, więc nic się nie dało. Gościu mnie zaczął atakować od dolnej klatki, więc po prostu widać, że to po prostu tepali nas tylko po to, żeby się dobrze bawić, a nie żeby ugrać jakiś sojusz czy coś. Więc już nawet nie próbowałem nic i tylko dałem się im zabić, bo to nie miało sensu największego. Wiadomo, strata nie bolała, bo nie miałem nic przy sobie, więc mogłem próbować dalej. Ale spróbowałem też po prostu napisać na czacie i spróbować odebrać jakieś darmowe rzeczy. Nic darmowego nie mogłem odebrać, więc po prostu poszłem grać dalej i pozbierać może tym razem serio jakieś itemy. Więc zacząłem od zbierania drewna. Pozbierałem i z drewna zrobiłem crafting. Dobrze w sumie się mi bawiło przy zbieraniu drewna pierwszy raz tak. Ale zrobiłem sobie drewniane itemy, a nawet udało mi się ogarnąć kamienne. Gdy już zrobiłem to, to zrobiła się noc. Więc po prostu zacząłem łazić po terenie i niestety, ale kusiło mnie, żeby napisać do jeszcze jednego gracza, żeby się tepnąć. Zrobiłem to, no i mnie przyjął. Liczyłem bardzo na to, że uda mi się jakiś sojusz, ale niestety to była kolejna arena, w której po prostu gracz zmuszał graczy do bicia się. Tym razem bardzo nie chciałem zginąć, miałem przy sobie jakieś itemy, które sam sobie stworzyłem. Do niego otepnęło się jeszcze kilku graczy, chyba dwóch, no a ten się dobrze bawił przy tym, że po prostu patrzył się, jak my się bijemy. Spojrzałem się w dół i zobaczyłem tam gigantyczną przepaść, z której nie było wyjścia. Chciałem podbudować się do góry, ale to było państwo tam, gdzie staliśmy, więc nie dało się niszczyć ani budować. Więc chciałem napisać do gościa, czy może jakiś sojusz chce. Gościu nie odpisywał, a ja widziałem, że chce, żebyśmy się bili. Dlatego po prostu uznałem, że najlepiej będzie bić się, ale też tego nie chciałem robić. Dałem gościowi dwa patyki, licząc na to, że przyjmie. Jeden gościu zaczął mnie bić, więc uznałem, że chyba trzeba zacząć walczyć, ale ja tego nie chciałem robić. Zaczęli się bić, więc uznałem, że jeżeli zabiję ich, to gościu mnie przyjmie do swojej drużyny. Niestety, ale gdy zabiłem dwóch graczy, no to tamten się na mnie rzucił i po prostu zginąłem w najgorszy sposób. Znowu zacząłem od zera. Nie miałem znowu żadnych itemów. Tym razem byłem naprawdę zdenerwowany, bo nie wiedziałem, co mam zrobić. Miałem mały plan, żeby ostatni raz spróbować, ale gdy znowu mnie zabiją, to po prostu zacząć budować swoją własną bazę. Zrespiłem się na lodowym biomie i pierwsze lepsze osoby zacząłem wybierać, żeby się do nich tepać. Byłem pewny, że nikt nie przyjmie, chociaż była jedna gwiazdka, która udało się przyjąć. To nie było teraz, ale po chwili. Przyjęli mnie jacyś kolejni goście. Na szczęście tym razem miałem lekkie szczęście. Niestety, ale to była kolejna pułapka i byłem pewny, że znowu umrę, choć tym razem nie miałem itemów. Ale denerwowało mnie to, że za każdym razem, kiedy się tepam, muszę umierać. Tym razem lubili bawić się moim kosztem, ale stało się coś ciekawego. Jakby odwróciłem się i udawałem, że po prostu żal mi jest, chociaż w sumie trochę było mi przykro, że muszą mnie zabić.
ale mnie zamurowali i coś tak lekko nie chcieli mnie zabijać. Ja im pokazywałem, żeby mnie nie zabijali. Ci na szczęście tego nie zrobili od razu. Jakoś udało mi się z nimi dogadać i nawet od jednego z graczy dostałem żelazny set, co mnie nawet zadowoliło. Myślałem, że uda mi się z nimi zrobić sojusz i się nawet nie myliłem, bo po chwili dostałem od jednego z gości jabłko. A to nie było nawet zwykłe jabłko, tylko złote jabłko. Przez co się bardzo ucieszyłem, że mam jakieś jedzenie i uzdrowienie jakiekolwiek w ogóle. Oni mnie uwolnili i mogłem wyjść, więc uznałem, że chcą ze mną sojusz. Nareszcie! Udało mi się zapoznać z graczami, którzy w końcu chcą jakiś sojusz. Było ich trzech, byli diamentowi, ale ja nie miałem nic. Miałem tylko żelazne buty i żelazną czapkę, więc nawet gdybym próbował od nich uciec, to bym nie miał szans. Więc zostałem i przyglądałem się, co robią. Oni coś tam robili, a ja tylko stałem jak pachołek, licząc na to, że mnie nie zabiją. Stałem tak i się wpatrywałem. Ziomki nie porozumiewali się dzięki czatu, ale tabliczek. Więc pisali do mnie dzięki tabliczkom, przez co się nieźle zdziwiłem, że mają własne ten zasady pisania. Napisali, że Alimitrox, czy chcesz dołączyć do państwa. Oczywiście się zgodziłem, bo wiedziałem, że będę mieć większe szanse. Chciałem im napisać, ale nie miałem jak. Dali mi za to tabliczkę i miałem szansę, żeby właśnie do nich napisać, tylko nie mogłem jej postawić. Oni nalegali, żebym postawił tabliczkę i coś do nich napisał. No ale ja im pokazywałem ostatecznie, że naprawdę nie mogę postawić tabliczki, ponieważ znajduję się na ich państwie. Ostatecznie udało nam się znaleźć źródło, gdzie mogę postawić daną tabliczkę, więc dali mi tabliczkę, żebym napisał coś do nich i ja napisałem do nich najważniejsze informacje, które po prostu mógłbym im przekazać. Po chwili dogadywania się z nimi, kolejny gracz wpadł ich sidła i myślałem, że kolejnego gracza przyjmą albo go zabiją. Na szczęście byli do niego spoko nastawieni niż bardziej na mnie, więc nieźle. Nie bili go ani nie podpalali, ale dali mu szansę, więc go uwolnili i po prostu zaczęli z nim pisać też na tabliczkach. Gracz był nieźle przestraszony, chciał bardzo widać dołączyć, ale oni mu nie ufali zbyt, dlatego po prostu się odwrócił i liczył na to, że dadzą mu szansę tak jak mi dali. No i okazało się później coś ciekawego. Po dłuższym namyśle i po rozwiązaniach w sprawach napisali na tabliczce, czy chcemy dołączyć do ich państwa, ja i ten gościu nowy. Oczywiście chcieliśmy jak najbardziej dołączyć, no i dali nam komendę do ich państwa. Gdy dołączyliśmy do ich państwa, kolejny gracz się pojawił. Myśleliśmy, że też go przyjmą, ale go spotkał jednak inny los niż nas. Miło bardzo z gracza strony, że dał mi właśnie złote jabłko, bo gdy napisałem
na tabliczce, że mam 1,5 serduszka, no to dał mi oczywiście koksa. No i od razu całe życie mi się uzdrowiło, za co mu bardzo dziękuję. No i właśnie tak nam miały kolejne dni. Ogólnie to następnego ranka dostałem od nich diamentową zbroję, więc no może nie całą, ale lekko. Dostałem diamentową zbrojkę, no i właśnie trochę zaufanie dzięki temu uzyskałem dla nich. Ogólnie to później z typami popłynęliśmy na inną wyspę, żeby pozbierać trochę drewna. Przygarnęli nas do swojej bazy, dlatego żebyśmy zbierali im materiały, więc w sumie się zgodziłem, bo skoro diamentowi chłopy mają itemy dosyć dobre, a naszym zadaniem jest tylko zbieranie drewna, to uznałem, że to będzie spoko pomysł, więc wysiedliśmy z łódki i zaczęliśmy zbierać potrzebne nam itemy i materiały do przetrwania. Gdy już przestałem zbierać drewno, no to mnie zawołali, żebym już wracał, bo chyba woleli pilnować swojej bazy, więc się ich posłuchałem i wróciłem na łódkę. I tak właśnie minął dzień trzeci około, wróciliśmy do naszej bazy, no i po prostu, jakby to powiedzieć, czekaliśmy na nowych ludzi. Ogólnie to w bazie nic ciekawego takiego nie robiliśmy, pisaliśmy do siebie tabliczkami, dawaliśmy sobie itemy, no i jakoś się udało nam porozumiewać. Jeden z naszych ludzi musiał niestety kończyć, więc jakby to powiedzieć, wyłączył się i zostaliśmy tylko ja, ten nowy gościu i ten najbardziej uzbrojony. Jak minęło dużo czasu i się zaczęliśmy nudzić, to wyszliśmy na zewnątrz i rozglądaliśmy się. Ja poszłem pozbierać trochę drewna i w sumie nic ciekawego się nie działo, więc tutaj też macie przyspieszone tempo. Tutaj jak widzicie wyszedłem z bazy i poszłem pozbierać naprawdę spoko ilość drewna, to nie był w ogóle stack, to nie było nawet 30 drewna, ani nawet 10 drewna, ale uwierzcie, że mega ciężko jest uzbierać drewno na oceanie, gdzie nie ma się naprawdę żadnych itemów. Jak widzicie, tutaj jest nawet płaski teren, ale nawet go nie sprawdzałem, bo wiedziałem, że w skrzynkach tak średnio coś może być, ale może w drugim odcinku zajrzę do nich. No a macie teraz przyspieszone tempo, jak kopałem drewno, bo to na pewno będzie nudne. Jak widzicie, uzbierałem trochę drewna, no i zrobiłem sobie siekierkę, nawet zabrałem crafting, no i wtedy uznałem, że w sumie pozbieram jeszcze drewna, bo naprawdę by mi się ono przydało, lecz na końcu musiałem oddać właśnie szefowi, temu właśnie, który jest cały diamentowy, no ale to za chwilę zobaczycie, więc macie dalej przyspieszone tempo. Gdy już wróciłem do bazy, to właśnie moje ziomki tam były. No i tam w sumie nic ciekawego się nie działo, bo my tam później się bawiliśmy, jakby tam wiecie, po prostu stawialiśmy kolejne tabliczki, no i nawet udało się zagrać w berka.
No dobrze, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał, że zostawicie łapkę w górę. Resztę akcji właśnie z rapy.pl nie będę Wam pokazywać, bo tak naprawdę nic się nie działo tutaj szczególnego, nie robiliśmy żadnych walk ani nic pojedynczego. Może jeżeli dalej zostanę z tymi graczami właśnie w ich, jakby to powiedzieć, państwie, no to nagramy kolejne odcinki z tego. Jeżeli chcecie kolejny odcinek z rapy.pl w moim wydaniu, no to zostawcie pod tym odcinkiem takie 20 łapek w górę, a na pewno się nie pogniewamy. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Do zobaczenia, trzymajcie się, no i co? Cześć!